sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Witam na pierwszej części konferencji Anvil Włocławek, Polski Cukier Toruń, 103-85. 103-85, zwycięstwo Anvilu, 3-3 w serii. Razem z Państwem przedstawiciele zespołu gości, trener Dejan Michewc i zawodnik Aaron Sell. Zaczynamy od trenera. Proszę bardzo. Congratulations to the team of Anvil to win. They deserve it. Today they were the better team. They were making us a lot of problems in our defense. They were playing very aggressive. They were good in offense. I can say that we had big problem with offense, but bigger problem, as I said, was defense, because we couldn't stop anything, nothing. Everything what we did, we didn't stop. And if you get 103 points, if you don't stop anything, even if you play good in offense, you can win the game. And then there were like around 7 minutes to go. It was still a 10 points game, and we were like trying to win the game by force, trying to finish early instead of staying in the plan. But you know, in this, like I said, even or you win or you lose, this is right now what matters. We have now one day to regenerate, to get ready, and to win on Friday. And that's it. Anvil Włocławek zasłużył na to zwycięstwo, był dzisiaj lepszym zespołem, sprawił nam bardzo, bardzo dużo problemów, zwłaszcza w defensywie. Atak nie był taki problematyczny zdecydowanie, więc bardziej szwankowała nasza obrona, której nie byliśmy w stanie nic zrobić, nie byliśmy w stanie zatrzymać Anvilu, straciliśmy 103 punkty. Około 7 minut do końca meczu, była jeszcze szansa ten mecz wygrać, staraliśmy się oczywiście to zrobić, natomiast chodzi o to, na koniec dnia wygrywasz albo przegrywasz, przegraliśmy, natomiast mamy teraz jeden dzień na to, żeby się zregenerować, wrócić do dyspozycji i zagrać ostatnie spotkanie. Aaron Sell, proszę bardzo. Więc ja powiem podobnie do trenera, zacznę tym, że gratuluję Anvilowi za bardzo dobry mecz. Grali dzisiaj, było widać, zwany do or die game, czyli dali się wszystko, grali naprawdę bardzo dobrze w ataku, a tak jak też trener podkreślił, jeżeli rzucają 103 punkty, to tutaj nie ma szans z nimi wygrać. Wątpię, że jakiś przeciwnik tutaj 104 punkty rzucił, więc bardzo, bardzo słabo nam szło dzisiaj w obronie. No co powiedzieć, zagramy teraz w piątek mecz, który cała Polska chciała, ten mecz 7, który pokaże, kto jest mistrzem Polski, więc już tutaj nie ma zbyt wiele do mówienia, trzeba po prostu być gotowy na piątek i oczywiście wygrać. Wtedy się okaże po prostu w piątek, kto jest mistrzem Polski. Tyle, no co, dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Kuba. Coach, if you talk about the defense, do you think it was about the effort or the miscommunication or bad game plan? I mean, game plan was the same as it was before, so we can talk about this. We will look at the video and we will see what went wrong, but from first, maybe our help, defense was not so active. We were leaving too many times guy on the ball just alone to play 1-1, what already happened in some previous games also, and those we lost. So we must be better ready on this, also have good communication, and that's it. And these are little things, I believe that we can be better in next game and correct this. Pytanie o to, skąd te problemy defensywne polskiego Cukru Toruń? Czy chodzi o wysiłek, czy chodzi o jakieś problemy w komunikacji? Trener stwierdził, że ten plan meczowy był taki jak w poprzednich spotkaniach. Muszą obejrzeć wideo i wówczas będzie wiadomo, co poszło nie tak. Natomiast na pewno na świeżo, na szybkości drużyna nie była tak aktywna. Pozwalała Anvilowi grać 7 na 1. Stąd brały się problemy. To już się zdarzało wcześniej w tej serii. Natomiast to są bardzo małe rzeczy, które można poprawić. Na pewno Toruń będzie chciał to zrobić przed kolejnym decydującym spotkaniem. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę. To będzie kluczowe w ostatnim meczu, które elementy zdecydują o wyniku. Tak jak I think like how it was in all of those previous games, it's very important that focus is there, that you take care of the ball good. What we didn't do today so good, that maybe in some previous games we had some maybe not so good decisions and some turnovers that we shouldn't have. Rebounding for sure, and defense. Defense, if we can bring this defense on a higher level,
if we do better, especially defending their guys better on one-on-one situations, I believe those things will be decisive. Ja szybciutko przetłumaczę. Co jest kluczowe, Paweł, pytanie, co jest kluczowe w tym, co będzie kluczowe w meczu numer 7, tak jak w poprzednich meczach. Wszystko po trochu, te wszystkie małe rzeczy, dbanie o piłkę, niepopełnianie strat, kluczowe decyzje w ataku, granie zespołowe, także zbiórki, to wszystko to trzeba zrobić, to wszystko trzeba zebrać razem, żeby odnieść zwycięstwo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze, tak. Uważacie panowie, że przerwa w meczu mogła... Nie. Żadna wymówka. Nie mówimy. To nie, co mi mamy wpływ na to i to... Nie, to nie jest wymówka. Źle graliśmy, to nie jest przez przerwę. Przerwaliście pytanie. A, przepraszam. Myślałem, że chodzi o to, czy przez przerwę źle, gorzej graliśmy. Tak, no właśnie o to chodzi. Tak, to nie. Odgraliście wyloty mojej imitacji. Domyśliliśmy się. Także mamy pytanie, tak, proszę bardzo. Jak taką przerwę się spędza? No, zawodnik nie jest przygotowany na to, że przerwa potrwa godzinę. I co robiliście? Jak się da, no, rozgrzać się w korytarzu, starać się utrzymać jakąś tam... Przy tej pogodzie jeszcze trzeba się rozgrzać? Trzeba, te mięśnie muszą w jakimś tam ruchu zostać, więc jakoś tam staraliśmy się, tak jak prawdopodobnie Anvil, no i już, no i wróciliśmy na parkiet i graliśmy, uważam, fizycznie dobrze, normalnie. Króciutko, kluczowo i na temat, ale czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tutaj brak. Dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji. Anvil Włocławek Polski Cukier Toruń. 103-85 i ważniejszy wynik 3-3 w serii. Będzie siódmy mecz. Razem z Państwem przedstawiciele zespołów gospodarzy Igor Milicic i Olek Krzyż. Zaczynamy od trenera. Poproszę o komentarz. Pełna hala. Mecz trwający 3 godziny. Połowa czerwca to jest tylko marzenie być w tej sytuacji, co jesteśmy. W połowie czerwca grają najlepsi zawodnicy, najlepsze zespoły, organizacje, najlepsi trenerzy, także cieszymy się tu z tego miejsca, gdzie jesteśmy. Doprowadziliśmy do tego siódmego meczu i to będzie nagroda dla całego kujawsko-pomorskiego koszykarskiego światu i wielka uczta koszykówki w Polsce. Od dawna nie było siódmego meczu, także myślę, że emocje sięgają z zenitu i możemy się tylko cieszyć z tego. Tyle trener. Olek Krzyż, poprosimy o komentarz po meczu. Była niesamowita atmosfera na meczu, było bardzo gorąco, długi mecz, zgasły światła w połowie. No ale przede wszystkim cieszy, że razem współpracowaliśmy i wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Wykonaliśmy założenia trenera w obronie, jak i w ataku. Także no, możemy teraz myśleć o następnym spotkaniu. I tyle. Króciutko, Olek Krzyż konkretnie. Czy mamy pytania? Olga Przydłowicz-Pak, panie trenerze, skoro powiedział pan, że dzisiaj emocje sięgnęły zenitu, to co będzie ważniejsze w tym meczu decydującym? Psychika, odporność, czy jednak fizyczność? No bo obydwie drużyny są podobnie wymęczone, a po dzisiejszym meczu szczególnie. A co będzie najważniejsze w tym decydującym spotkaniu? Myślę, że będzie natchnienie dnia, bo my się na tyle znamy, że nie możemy się za bardzo zaskoczyć. I spróbujemy jakieś sztuczkę jeszcze wykonać, ale teraz gadać o zmęczeniu, gadać o takich rzeczach, myślę, że nie ma sensu. To jest, ja nie mówiłem, że tylko dzisiaj emocje sięgnęły z zenitu, mówię, że będą w siódmym meczu też całego koszykarskiego światu tutaj w Polsce mają te emocje. Sięgać zenitu, bo to jest piękna koszykówka, jest 3-3-2, świetne zespoły się zmagają ze sobą i nie można życzyć sobie czegoś lepszego. Czy mamy kolejne pytania? Trenerze, jak potraktował tę drugą przerwę, co robiliście? Czy coś o taktyce rozmawialiście, czy ten zawodnikom sam, żeby sami coś odpoczęli, trochę się rozgrzali potem, gdy była już końcówka przerwy? Na pewno pokazaliśmy parę rzeczy nawet na wideo, które nie zrobiliśmy dobrze w pierwszej połowie. Nasi masażyści w tym czasie wykonali też dobrą robotę ze swoją działką. Pogadaliśmy taktycznie, jak chcemy atakować, gdzie mieliśmy duże problemy w pierwszej połowie. Myślę, że udało nam się prawie te problemy anulować i w drugiej połowie generalnie my kontrolowaliśmy ten mecz. Dziękujemy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Trenerze, jak zdrowie?
Lichodynia? Myślę, że to był skurcz, mała rzecz, nie chcieliśmy ryzykować. Wiedzieliśmy, że ważniejsza część sezonu jest przed nami. Także oszczędziliśmy go na najważniejszy mecz. Także dzisiaj dosyć duża liczba rzutów ze strony Kamila Łączyńskiego. Próbowaliście coś zmienić? Czy to jest decyzja samego zawodnika, jeśli chodzi o rozwiązywanie poszczególnych akcji? Kamil był bardzo agresywny. Dwa razy został sam na rzucie za trzy, gdzie wiedzieliśmy, że tam będą wolne rzuty, nie trafił. A później po prostu wziął, co mu obrona dała. I bardzo się cieszę, że był bardziej agresywny na kosz, także to nam w pewnym momencie dało wiarę i wiatr w żagle, że ten mecz możemy przepchnąć pomimo trudności wszystkich, z którymi się zmagamy. Dziękujemy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Olga Przybyłowicz-Pak do pana Aleksandra. Czy to wysokie zwycięstwo, takie najbardziej przekonywające w tej batalii finałowej, będzie miało jakieś właśnie duże psychiczne znaczenie w tym decydującym meczu? Tak naprawdę nie, ale wiem, na co nas stać. Także to jest rezultat, który tutaj, jak widzimy, jeżeli zagramy konsekwentnie, jak zagramy razem, jak wykonamy swoje założenia, to jesteśmy w stanie wygrać spotkania nawet taką ilością punktów, także ale następny mecz na pewno, każdy mecz jest inny, także to tak naprawdę nie ma znaczenia, że jest 0-0 w następnym spotkaniu, kolejna walka. Tyle, Olek Czysz. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Widzimy się w planie.